Hej, witajcie! W końcu wrzucam ten film. Ja nie mogę, ależ to długo trwało. Moi drodzy, warsztat został dodany już rok temu i od samego początku przede wszystkim pracowałem nad swoim wymarzonym trybem, takie moje oczko w głowie. I mówię wam, jestem naprawdę dumny z niego. Uważam, że gameplay bywa soczysty, ale też powinniście wiedzieć, czemu to trwało tak długo. Tak naprawdę zdecydowaną większość miałem już zrobioną krótko po dodaniu warsztatu, jednak ciągle coś nie działało. Nie mogłem w ogóle wykombinować poprawnego skryptu dla jednej czy dwóch rzeczy. Próbowałem masę sposobów i wiecznie coś było nie tak. No, tak naprawdę to uczyłem się w trakcie tworzenia. Albo Blizzard dodawał nowe rzeczy do warsztatu i musiałem pozmieniać masę skryptu. Na dodatek miałem już momenty kompletnej rezygnacji i nie chciało mi się do tego siadać. I dopiero całkiem niedawno w końcu udało mi się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które przy okazji jest oczywiście mega proste. Cały czas było przed moimi oczami. To też by się nie udało bez pomocy osób, które ze mną niejednokrotnie siedziały na streamie i tłumaczyły mi rzeczy, których nie do końca rozumiałem. Przede wszystkim jest to gracz o pseudonimie Okrąg. Dzięki wielkie. Zatem nareszcie mogę zaprezentować swój tryb. Nazywa się Domination i inspiracja pochodzi z gry, w którą kiedyś sporo grałem, czyli Unreal Tournament. Tam też było Domination. W dzisiejszym filmie przedstawię zasady trybu i jak to wszystko działa, a następnie pokażę przykładowy meczek. Zaczynamy. Mój tryb rozgrywany jest na Chateau Guia. Jest to Team Deathmatch 5-5. Jednak punktację nie zdobywa się poprzez zabójstwa. Punktację zdobywa się za przejęte cele. Jak sami widzicie, w lewym górnym rogu są oznaczenia tych miejsc. Biblioteka, taras i statua. To jest cel znajdujący się na zachodzie i nazywa się biblioteka. Ten cel jest na wschodzie i nazywa się taras. Natomiast to jest cel północny i nazwałem go statua. Jak widzicie, te wszystkie cele i napisy w rogu są na biało. Oznacza to, że jeszcze nie należą one do żadnej drużyny. Jak w nie wejdziemy, zaczyna się półsekundowe odliczanie i po tym czasie następuje przejęcie celu. Efekt zmienia kolor, napis w rogu też będzie koloru naszej drużyny. Tym sposobem nasz team zaczyna zdobywać punktację. Ustawiłem w taki sposób, że co 4 sekundy następuje przydzielenie punktów obu drużynom. Im więcej celów team ma przejętych, tym więcej punktów dostają co 4 sekundy. Za każde przejęte miejsce dostajemy jeden punkt, czyli jeśli mamy bibliotekę, taras i statuę, otrzymujemy 3 punkty co kilka sekund, a przeciwny team nic. Można przeszkodzić w przejęciu celu. Ustawiłem to w taki sposób, że jeśli przeciwnik znajduje się w jego pobliżu, to blokuje on możliwość przejęcia. I to jest, moi drodzy, główne zadanie w tym trybie. Dynamiczne przejmowanie celów, walczenie o nie czy ich obrona. Drużyna musi to odpowiednio rozegrać. Część zostaje i broni, część stara się przejąć pozostałe miejsca. Już miałem takie świetne mecze, gdzie przez kawał czasu jeden team zdecydowanie prowadził, ale wystarczyło przez jakiś czas trzymać wszystkie trzy miejsca i odrobiło się stratę. Ustawiłem tak, że można grać tylko DPS-ami. Inaczej te punkty nie zmieniałyby tak często właścicieli. Okej, to była główna cecha mojego trybu, ale urozmaiciłem go o wiele innych ciekawych rzeczy. W pierwszej kolejności przedstawiam wam kulę życia. Na mapie rozstawionych jest 8 takich kul. Wchodzimy w nie, jesteśmy leczeni, kula znika i zaczyna się jej odnawianie. Generalnie starałem się jak najwierniej odwzorować zwykłą apteczkę w Overwatchu. Po 15 sekundach kula ponownie jest dostępna i leczy ona za 150 zdrowia. Rozmieszczając kulę, starałem się je odpowiednio rozproszyć. Postawić w taktycznych miejscach w taki sposób, by aktywnie pomagały graczom w przejmowaniu lub obronie celów. No to przejdźmy do kolejnych atrakcji. Na mapie znajdują się jump pady. Jeśli podejdziemy na odpowiednią odległość, jesteśmy wyrzucani w górę. Dzięki temu jump padowi szybko dostaniemy się do kuli życia i generalnie przejdziemy na drugą stronę. Natomiast ten jump pad jest bardzo przydatny, jeśli chcemy szybko przejść z tarasu do statuły. Przechodzimy do następnej rzeczy, którą umieściłem na mapie, czyli teleporter. Takie cosie są rozstawione dwa. Wejście w teleporter przenosi nas w inne, wyznaczone miejsce. Ten również teleportuje nas na drugi koniec mapy, przede wszystkim, gdy chcemy zaatakować statuę. No i ostatnia, ale najważniejsza atrakcja, czyli power up. Przejęcie tej kuli wzmacnia naszą postać. Wchodząc w nią, na 12 sekund zadajemy 50% więcej obrażeń, otrzymujemy 50% mniej obrażeń i poruszamy się o 50% szybciej. Czyli coś jak nanoboost Anny. Na dodatek zostajemy wyleczeni na maksa. Power up ma długi czas odnowienia. Po użyciu kolejna kula pojawi się po minucie.
Jeszcze jedna rzecz została do omówienia. Ręcznie stworzyłem nowe miejsca respawnu. Nie zostawiłem podstawowych miejsc, w których się odradzamy. Musiałem zrobić, że za każdym razem jak umrzemy i się odrodzimy, to pojawimy się w miejscu, które jest mniej więcej w takiej samej odległości od celów. Okej, tak naprawdę jest jeszcze wiele do powiedzenia o moim trybie. Omówiłem najważniejsze zasady, jakimi się rządzą występujące tu mechaniki, ale to nie wystarczy. Wszystko to musi się też ładnie prezentować i spędziłem też sporo czasu przy dopieszczaniu warstwy audiowizualnej. Dosłownie wszystko, z czym możemy wejść w interakcję, wydaje swoje odgłosy, czy jest puszczany jakiś efekt wybuchu. Każda rzecz informuje gracza, że właśnie zadziałała. Będąc blisko celów, kul, teleporterów, zaczynamy słyszeć odgłos, jaki wydają. Użycie któregoś z nich jest informowane odpowiednim dźwiękiem. Temu wszystkiemu towarzyszy również efekt eksplozji. Pojawiają się też odpowiednie napisy na środku, gdy coś się stanie. A gdy wróg ma power-upa, to możemy go dźwiękiem zlokalizować. I jeszcze jedna fajna rzecz, na którą wpadłem. Po wzięciu kuli życia, pod nią pojawia się pierścień, który pokazuje, ile czasu zostało do jej odnowienia. Wiecie, mówię o tych efektach audiowizualnych, bo chcę zaznaczyć wszystko, co zrobiłem. Bardzo długo to dopracowywałem i dosłownie wszystko, co się dzieje, nie jest automatycznie dodawane do skryptu. Trzeba ręcznie wpisać każdą pojedynczą rzecz. Okej, to teraz zapraszam do obejrzenia przykładowego meczyku, ale jeszcze jedna ważna rzecz do zaznaczenia. To, co teraz obejrzycie, jest nagraniem z listopada zeszłego roku, więc niektóre elementy mogą być odrobinę nieaktualne. Jednak generalnie rozgrywka jest identyczna. Okej, to dołączyliśmy. Chateau de Guilla, widzicie, 20 sekund na przygotowanie. Soldierka wezmę. 5 na 5, same DPS-y. I to jest teraz tak, na samym początku cała nasza drużyna pojawi się w jednym miejscu. Dopiero potem, przy kolejnych śmierciach, te już odrodzenia, miejsca odrodzeń będą losowe. I my się pojawiamy w jednym miejscu, a inna drużyna pojawia się tam też w innym miejscu. I uznałem, że takie coś będzie najbardziej uczciwe. Okej, to sobie przejmijmy ten punkcik. Pyk, przejęty. Sombra już tutaj kogoś sakowała. Północ jest do przejęcia. Czy jest jakiś skrót na północ? Nie, na północ pójdę ręcznie. O, ktoś tam. Kubold? A, kuboldzik, ale przejąłem ten punkcik i dzięki temu chociaż tam jeden punkcik może dostaliśmy za to. Ale okej. Your team has lost the lead. O, przejął, ale no od razu to przejmowałem z powrotem. Dobra, idziemy na północ. Przydałoby się na tą północ pójść. No to już... Tutaj nikogo nie widzę. Okej, to przejmujemy. 10 do 19, 12 do 20. Okej, to teraz bronić czy atakować ten wschód? Sądzę, że po bronie. Na razie mamy taką stratę, którą się na luzie odrobi. Tymi dwoma tylko punktami. Co za kubolt, no! Ale dobra, spoko. To będzie trochę ciężkie do wygrania. Muszę się skupić. Wcześniej grałem z widzami, to różnie to bywało. Dobra, północ do przejęcia. Ciekawe, czy jest power-up. Power-up nie jest dostępny. Pyk. Oj, teraz my 3 dostajemy, oni 0. Dobra, a! To jest dobry meczek, powiem szczerze. Okej. Teraz ciekawe, czy jest dostępny power up. Nie jest. Dobra. Wejdę na północ. No!
Dobra, mamy wszystkie trzy punkty. Ja bronię. Oni... Dobra, ja zostanę tutaj. Dobre, emocjonujące. Ten Taurion tutaj się przede wszystkim czai, bo ta... Patrz, nie przejął! Jest pół sekundy na przejęcie. Może on cały czas wchodził i wychodził. Kurde! A! Biegnij! Biegnij! Kurczę, apteczka nie była dostępna. O nie, to Kubolt. Gin Kubolt. T-bag! T-bag Kubolda, tak jest, będzie na filmiku. Ej, kurde, oni cały czas mają przewagę. Nie idź do Mejki, nie idź do Mejki. Daruj se. O Jezu, jeszcze Bastion. Jezu. To Bastion. O, power up. Kurde. Ja pierdzielę, nie mogę, no. Nie możemy zdobyć przewagi. Przez chwilę chociaż. Dobra, to jest przegrana. Niewiele lepsi, ale co z tego? Co z tego? To pokazuje, że ten tryb może być wyrównany. Że... Że ten tryb może być kompetytywny, co nie? No dobra, blisko. Gratulacje. Fajne, mam nadzieję, że pokazałem wszystko. Użyłem teleporterów, używałem jump padów, no, było pokazywanie walki o punkty. Nie, bardzo emocjonujący filmik. Bardzo ciekawy. Jest wyrównany. Tak to się, moi drodzy, prezentuje. Co o tym sądzicie? Jak już mówiłem, Domination to moje oczko w głowie. Jak dotąd największy warsztatowy projekt. I mój plan jest taki, by jakoś go fajnie wypromować. Są odpowiednie miejsca, gdzie można publikować swoje kody. I chciałbym, by mój tryb był kojarzony na całym świecie. Jednym z największych zbiorów skryptów jest strona workshop.codes. Dlatego jeśli wam się będzie chciało, to oceńcie pozytywnie mój tryb. No dobra, to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!